Dzień dobry Państwu. Mikrofony działają. Dzień dobry Państwu, Michał Kolera, Echo Dnia. Dzisiaj mam przyjemność prowadzić, nie wiem czy mnie słychać, słychać mnie, potwierdźcie coś. Bardzo dobrze. Dzisiaj mam przyjemność prowadzić debatę przed pierwszą turą wyborów samorządowych. Jest to debata przed pierwszą turą wyborów samorządowych na burmistrza Buzka. Jest z nami wszystkich 5 kandydatów. Ja im bardzo dziękuję za przybycie. Wielkie brawa dla nich, proszę Państwa. Zanim ich przedstawię, powiem coś nieco o organizatorach. Obiecuję, że długo nie będę gadał, ale muszę to powiedzieć, ponieważ debata jest organizowana oczywiście przez redakcję Echo Dnia, ale także redakcję busko.com.pl i prowadzoną przez ten serwis telewizję TV Ponidzie, gdzie właśnie teraz internauci mogą nas oglądać, także witam wszystkich internautów. No i dziękujemy panu Markowi Ciszewskiemu za to, że tak
no, zdecydował się nam pomóc w realizacji tego przedsięwzięcia, ale proszę Państwa, nie byłoby tej debaty, gdyby nie Błuskie Samorządowe Centrum Kultury, Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz burmistrz Buska-Zdroju Waldemar Sikora. To właśnie burmistrz Waldemar Sikora wyraził zgodę na bezpłatne udostępnienie sali, także również bardzo wielkie brawa dla niego. No i przede wszystkim bardzo serdecznie witam tutaj całą zgromadzoną publiczność. Jest mi bardzo przyjemnie, że tak duża frekwencja i tyle Państwa widzę na scenie. Ale są z nami również kandydaci, bo to są najważniejsi aktorzy tego widowiska. Ja ich przedstawię imię, nazwisko i komitet, tak? Więc są z nami Jarosław Kruk, Komitet Wyborczy Wyborców. Jarosław Kruk, Info Busko. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Michał Maroński, Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Gmina Busko 2024. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również Paweł Sarna z Komitetu Wyborczego Wyborców Pawła Sarny dla Miasta i Gminy Busko. Dzień dobry. Witam Pana Redaktora, witam Państwa. Jest Paweł Ściubisz. Paweł Ściubisz, czyli Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Witam Państwa. I jest z nami Pan Jerzy Szydłowski. To jest Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Szydłowskiego. Bardzo serdecznie witamy. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się bardzo, że udało nam się spotkać w tej sali, o co skutecznie zabiegałem. Dziękuję bardzo. Tak jest, brawo. Dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że tu jesteśmy. I proszę Państwa, runda pierwsza. Ta runda będzie wyglądać tak, że runda pierwsza, druga i trzecia to są pytania od redakcji Echa Dnia i busko.com.pl. Każdy kandydat odpowiada po jednej minucie na to pytanie. Takich pytań będą trzy. I bardzo proszę kandydatów, żeby nie przekraczali wyznaczonego czasu, bo towarzyszy nam gong. Gong będzie odmierzał czas. Kiedy wybije minuta, może nie będę od razu przerywał, jeśli to będzie minuta 3, minuta 5 sekund, to nie będzie problemu. Natomiast minuta 10 sekund, to się zacznie robić z tego problem. I ja będę dość stanowczy tutaj w pilnowaniu tej zasady. Słucham. Mam taką prośbę, propozycję, na przykład za 15 sekund minuta, żeby dać... Niestety nie jest to możliwe w tej chwili. Minuta jest... Będzie wam dawany sygnał, natomiast nie będzie wam przerywane w pół słowa, także spokojnie. Nie, to nie chodzi o to, że delikatnie zaznaczy, że zbliżamy się do końca. Zasady są już ustalone, także nie będziemy ich zmieniać. Okay. Ja obiecuję, że nie będę przerywał w pół zdania, pozwolę dokończyć myśl, natomiast wiadomo, żeby się tutaj nie rozpędzać, bo będę dość stanowczy. Także proszę o przestrzeganie tej zasady. Dobrze. I to wszystko właściwie. Możemy zaczynać. Proszę Państwa, runda pierwsza, to są pytania od redakcji Echa Dnia i busko.com.pl. Pytanie brzmi, jak przyciągnąć nowych inwestorów do Buska-Zdroju i w jakich dziedzinach może tkwić potencjał rozwoju gospodarczego miasta i gminy? Czy w ogóle samorząd, czy burmistrz ma takie instrumenty, żeby tutaj wpływać na przedsiębiorców, żeby tutaj zakładali swoje biznesy? A jeśli tak, to jak może to robić i w jakich dziedzinach w Busku powinno się to dziać? Proszę, pytanie pierwsze od redakcji, odpowiada Jarosław Kruk. Panie Michale, jeszcze raz można powtórzyć pytanie, bo z emocji po prostu zapomniałem połowę. Proszę bardzo, jak przyciągnąć nowych inwestorów do Buska-Zdroju i w jakich dziedzinach może tkwić potencjał rozwoju gospodarczego miasta i gminy? 60 sekund, Jarosław Kruk, proszę bardzo. Okej. Jak przyciągnąć inwestorów? Jak przyciągnąć inwestorów nowych, jak zatrzymać inwestorów starych, gdyż ten temat też powinien być poruszony. Chodzi na przykład o kwestie firm transportowych, które w dużej mierze przeniosły swoje ciągniki siodłowe do innych miast ze względu na wysokie opłaty, wysokie taryfy opłat od środków transportowych, które dyktuje miasto. Jak przyciągnąć inwestorów? Pierwsza rzecz, pieniądze, niższe podatki, lepsze warunki. To, o czym piszę od praktycznie 6 lat na moim tym portalu InfoBusko, stworzyć strefę ekonomiczną,
najlepiej, optymalnie, tak jak patrzę, bo zawsze jeżeli poruszam ten temat, to jest powiedziane, że Busko jest miastem uzdrowiskowym. Okej, jest uzdrowiskowym tu w samym centrum, ale na peryferiach nie jest uzdrowiskowe i korzystając z tego, że mamy drogę krajową przebiegającą przez nasze, przez naszą gminę, mamy kolej, praktycznie rzecz biorąc, końcówkę, ale jest. To już koniec? Proszę dokończyć myśl. Należy po prostu stworzyć, tak jak w Nowinach czy Morawicy, strefę ekonomiczną, gdzie mogliby inwestorzy realizować swoje plany. Proszę bardzo, Michał Marowski, 60 sekund. Szanowni Państwo, gmina Busko-Zdrój jest gminą specyficzną, bo jest gminą uzdrowiskową. Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym dość mocno ogranicza możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, ale to nie jest niemożliwe. Jeśli chodzi o gospodarkę, o przemysł, jest to mocno utrudnione przez ustawę o lecznictwie uzdrowiskowym. Natomiast są pewne strefy działalności gospodarczej, które można w tym terenie, na tym terenie prowadzić. Na pewno bardzo mocno musimy skupiać się na tym, z czego Busko żyje, czyli na lecznictwie uzdrowiskowym, ale możemy również uwolnić pewne strefy podstrefy inwestycyjne, tereny inwestycyjne, bo powiem szczerze, że też takie zainteresowanie inwestorów jest. Są również inwestorzy, którzy ze względu na geolokalizację Buska-Zdroju planują tu biznesy, które nie kolidują z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym. Jeśli chodzi o politykę fiskalną, wydaje mi się, że warto zweryfikować niektóre obciążenia fiskalne dla niektórych działalności gospodarczych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Proszę bardzo, to samo pytanie pan Paweł Sarna. Panie redaktorze, szanowni państwo, Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój potrzebuje impulsu rozwojowego. W moim programie w punkcie 10 jest uwolnienie terenów gminnych pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne, jak również budownictwo wielorodzinne w ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych. To również utworzenie kolejnych stref uzdrowiskowych pod budowę nowoczesnych obiektów sanatoryjnych, dających mieszkańcom gminy Busko kolejne dobrze płatne miejsca pracy oraz wpływy do budżetu miasta i gminy Busko. Dla przykładu podam, że burmistrz miasta i gminy Końskie skupił 700 działek, na których utworzył 50-hektarową strefę inwestycyjną, gdzie dzisiaj pracuje ponad 2000 mieszkańców gminy Końskie. Musimy mądrze i rozsądnie, proszę państwa, zagospodarowywać grunty gminne oraz pozyskiwać nowe. Musimy również jak najszybciej przygotowywać wnioski i składać do dotacje w ramach KPO oraz pozyskiwanie funduszy w ramach nowej perspektywy unijnej oraz dziękujemy. Funduszy rządowych. Pan Paweł Ściubisz. Proszę, brawa. Pan Paweł Ściubisz, to samo pytanie. Tak. Ja chciałbym wspierać przede wszystkim przedsiębiorców, którzy już tu mają miejsca pracy i płacą podatki. Nasze miasto, Busko, ma już swoją tożsamość, jakim jest uzdrowisko, więc bezdyskusyjnie powinniśmy się dalej rozwijać w tym kierunku, tworząc klimat do dalszej inwestycji. Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy chcą tam pracować, mają inne wykształcenie i potrzeby. Dlatego moim pomysłem jest stworzenie warunków do przyciągnięcia inwestorów z zakresu usług outsourcingowych, takich IT czy księgowość, dzięki czemu młodzi mogliby pozostać w Busku, pracując jednocześnie dla firm z Krakowa czy Warszawy, czy z całej Polski. Dziękuję. I proszę bardzo. Czy można coś powiedzieć? Przepraszam, nie można. Nie, ta formuła debaty nie dopuszcza głosów z publiczności. Nie, bardzo pana przepraszam. Niestety nie, nie jest. Nie, nie jest to możliwe. Bardzo przepraszam. Pan Jerzy Szydłowski, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, po pierwsze niskie podatki, taki jest podstawowy punkt naszego programu. Podnoszenie tych podatków zostało wstrzymane już w ubiegłym roku podczas głosowania nad uchwałą w sprawie podatków lokalnych.
Dla mnie nie ma najmniejszej wątpliwości, że więcej pieniędzy w naszych kieszeniach i więcej pieniędzy w kieszeniach przedsiębiorców to możliwość większego wydatkowania, ale to możliwość rozwoju przedsiębiorstw istniejących i to także zachęta dla przedsiębiorców, którzy z zewnątrz chcieliby u nas lokować swoje firmy. Ale jak już zostało wspomniane, uzdrowisko rządzi się swoimi prawami, więc możemy praktycznie zapomnieć o zakładach produkcyjnych. Dla mnie i myślę, że dla naszej młodzieży wysoko płatne miejsca pracy mogą zapewnić wyłącznie duże światowe korporacje, które mogłyby na terenie Buzka tworzyć swoje przedstawicielstwa i oddziały. Zgadzam się z tym, że dotychczasowa polityka fiskalna nie była prowadzona na dobrym poziomie. Straciliśmy około 200 tysięcy złotych rocznie z tytułu firmy, która wyrejestrowała wszystkie swoje pojazdy na terenie gminy Busko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Runda druga, proszę Państwa, kontynuujemy pytania od redakcji busko.pl i Echa Dnia. To pytanie będzie dotyczyć dziedziny inwestycji, bo te inwestycje w ostatnich latach w Busku Zdroju budziły bardzo duże emocje. Busko zostało bardzo doinwestowane, natomiast nie wszystkie z tych inwestycji podobają się wszystkim mieszkańcom. Niektórzy są zachwyceni nimi, inni mówią, że są niepotrzebne. No właśnie, w jakim kierunku powinna pójść ta gmina Busko-Zdrój, jeśli chodzi o inwestycje w następnej kadencji? Jakie inwestycje infrastrukturalne Busko-Zdrój powinno rozwijać w następnej kadencji samorządowej? Odpowiedź Miński. Szanowni Państwo, przede wszystkim jeden z punktów mojego programu wyborczego Dziewiątki Mariackiego to jest odpowiedzialna polityka inwestycyjna. Polityka inwestycyjna, która uwzględnia potrzeby mieszkańców zarówno miasta, jak i sołectw. Mamy gminę miejsko-wiejską, więc tak naprawdę potrzeby zarówno mieszkańców miasta, jak i mieszkańców sołectw są różne. Jeśli chodzi o inwestycje w najbliższych latach, które powinny się na terenie naszej gminy zadziać, to przede wszystkim te, które wynikają z potrzeb społeczeństwa. Mówimy o kanalizacji, mówimy o drogach, mówimy o infrastrukturze, tak aby infrastruktura zarówno ta techniczna, ale też również infrastruktura szkolna, infrastruktura boisk była taka sama i tak samo dostępna dla mieszkańców zarówno miasta, jak i terenów wiejskich. Każda strategiczna inwestycja w gminie Busko-Zdrój powinna być planowana i omawiana z mieszkańcami w bardzo szerokich konsultacjach i taki kierunek wyznacza Dziewiątka Maryńskiego. Proszę bardzo, pytanie o inwestycje, pan Paweł Sarna. Panie redaktorze, szanowni państwo, większość punktów programowych w moim programie to inwestycje. Jedną z najważniejszych to utworzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej, tak jak to zrobiono w sąsiedniej gminie, gdzie zakupiono nowoczesne dwa autokary i stworzono nowoczesne centrum przesiadkowe. W najbliższym czasie, już od tego roku, nastąpiły zmiany w przepisach o ruchu drogowym. Kierowcy powyżej 65 roku życia będą musieli zdawać badania psychotechniczne, co jeszcze bardziej pogłębi wykluczenie komunikacyjne na wsiach. Kolejne punkty to budowa dróg, chodników, kanalizacji, rozbudowa oświetlenia, budowa energetyki odnawialnej, w tym fotowoltaiki oraz systemów jej magazynowania. Proszę Państwa, inwestycje to nie wszystko. Nasze miasto odwiedzają wybitni ludzie z całego kraju. Dlatego będę dążył do organizacji. Dziękuję. To pytanie dotyczyło inwestycji. Proszę bardzo, pan Paweł Ściubisz. Szanowni Państwo, pragnę Państwu przypomnieć, że Polski Ład w przypadku naszego miasta zabrał nam około 8 milionów z budżetu gminy, które nie zostały zrekompensowane. Polska w najbliższym czasie otrzyma 600 miliardów złotych, które trafią teraz do samorządów. Dzięki temu jest szansa na znaczne zwiększenie inwestycji w naszej gminie. Jestem za zrównoważonymi inwestycjami, które muszą być wyśrodkowane pomiędzy zdrojem a potrzebami mieszkańców. Inwestycje muszą być użyteczne. Na co pragnę zwrócić uwagę, to brak domów opieki senioralnej, kanalizacji, ścieżek rowerowych, komunikacji miejskiej oraz mieszkań komunalnych. Dla mnie każda inwestycja jest ważna, jeśli jest ważna dla mieszkańców. Dziękuję. Pytanie o inwestycje. Proszę, pan Jerzy Szydłowski. Dziękuję bardzo, panie Michale. Szanowni państwo, dużo się działo na terenie
miasta i gminy Busko-Zdrój ostatnimi czasy, ale większość inwestycji kumulowała się w strefie uzdrowiskowej. W toku dyskusji z mieszkańcami miasta centralnej części i z mieszkańcami wsi, głosy, które pojawiają się permanentnie, to takie, że nadmiernie inwestujemy w strefie uzdrowiskowej, zapominając o zbiorowych potrzebach mieszkańców pozostałych terenów. I myślę, że przyszedł taki czas na to, żeby dokonać weryfikacji. Ja jestem inżynierem, osobą, która podchodzi analitycznie do wszelkich zagadnień, więc dla mnie ważne są sprawy zwrotu zainwestowanego kapitału, dla mnie są sprawy gospodarcze, sprawy korzyści z realizowanych inwestycji i mam wiele wątpliwości wobec najnowszych inwestycji, które są dedykowane dla strefy uzdrowiskowej. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrobili stop, reset, przeanalizowali rzeczywiste potrzeby mieszkańców i rozpoczęli inwestycje według i na miarę naszych potrzeb. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I proszę bardzo, to samo pytanie pan Jarosław Kruk. Jeśli chodzi o inwestycje, to takie dwa przykłady tych inwestycji, które były. Kładka zardzewiała na górkę i teraz planowane Centrum Wiedzy o Wodzie i Siarce. Dla mnie to jest abstrakcja i nieporozumienie. A te, które powinny być, te, które wymieniam na Infobusko już od wielu lat praktycznie. Obwodnica, żeby droga krajowa została wyprowadzona na zewnątrz miasta. Mieszkania socjalne, żeby gmina w końcu zaczęła budować, ma takie możliwości, tańsze mieszkania, nie tylko po cenach deweloperskich. Komunikacja miejska, tu akurat już rozmawiałem nawet dwa razy z panem Latosińskim, przewodniczącym Rady Nadzorczej MPK Kielce. Pomagałem przy wdrożeniu komunikacji 208 Kielce-Busko. Nie ma problemu, żeby na bazie autobusów MPK Kielce zrobić komunikację miejską w Busku i w gminie Busko. Także tu już rozmawiałem na ten temat. Kanalizacja, pociągnąć temat kanalizacji. W gminie jest 47 sołectw, tylko 17 ma kanalizację, 30 nie ma. Jeszcze dokończę. I są miejsca, gdzie ludzie nie mają wody bieżącej, bardzo nie mają dziękuję. Wodociągowej wody. Bardzo dziękuję. Dobrze. Rundę drugą, proszę państwa, mamy już za sobą. Runda trzecia to jest ostatnia runda, która zawiera pytania od redakcji busko.pl i redakcji Echa Dnia. A w tej rundzie będziemy pytać o następującą dziedzinę, o relacje pomiędzy mieszkańcami a urzędem. Jakie one właśnie powinny być? I pytanie brzmi, co należy poprawić w gminie Busko-Zdrój? Mam na myśli funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy, jeśli chodzi o standardy obsługi mieszkańców i w jakich obszarach powinno się to odbyć? Proszę bardzo, jedna minuta, zaczyna pan Paweł Sarno. Panie redaktorze, szanowni państwo. Mój cały program skierowany jest do wyborców i do mieszkańców i tak też będzie funkcjonował urząd. Musimy być skierowani do mieszkańców i dla mieszkańców. Osobiście będę chciał, aby kontakt z mieszkańcami prowadzić w taki sposób, aby przynajmniej jeden dzień w tygodniu przeznaczyć na indywidualne spotkania z mieszkańcami i omawianie ważnych spraw. Dziś mieszkańcy zwracają uwagę na utrudniony kontakt z burmistrzem. Dla przykładu mogę podać sytuację związaną z zalewaniem ulicy Rokosza, gdzie pojawili się urzędnicy. Do dnia dzisiejszego nie ma informacji zwrotnej, a z burmistrzem trzeba umawiać się na telefon i na termin. Drodzy państwo, w ramach swojej działalności prywatnej wykonywałem kiedyś instalacje w gminie Okuniew. I ku mojemu zdziwieniu zauważyłem, że gdy po trzech miesiącach byłem zainstalować osprzęt. Spojrzałem przez okno, zobaczyłem osiedle domów jednorodzinnych. Pytam się inwestora, co się stało? Dobrze, bardzo dziękuję. Może dokończymy w następnej turze. Dobrze. Pytanie o relacje urząd-mieszkańcy. Pan Paweł Ściubisz, proszę bardzo. Drodzy mieszkańcy, uważam, że relacje obecnej władzy były piętą achillesową. Niedostateczny sposób lub zupełny brak informowania mieszkańców o ważnych sprawach, takich jak uzasadnienie budowy kładki, czy informacji o zamknięciu bądź nie przejazdu na ulicy Waryńskiego. Część z państwa pewnie wie, że od kilku tygodni próbujemy uzyskać informacje w sprawie nowych cen wody i ścieków, tak istotne dla mieszkańców. Niestety bezskutecznie. Czy tak powinno być, że tak ważne informacje są ukrywane? Zobowiązuję się, że tak nie będzie. Jestem za tym, by na koniec miesiąca burmistrz czy zastępca wygłaszali krótki briefing podsumowujący ostatnie dokonania i plany na kolejny okres.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. To samo pytanie, relacje Urząd Mieszkańcy, 60 sekund. Proszę, pan Jerzy Szydłowski. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, miałem taką przygodę swego czasu, pewnie jeszcze w zeszłym roku, gdzie jeden z mieszkańców Buzka po odwiedzeniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buzku, gdzie miał zasięgnąć informacji na temat korzystania z programu Czyste Powietrze, pojawił się w gminie, byłem świadkiem tej sytuacji, powiedział, że niedostatecznie go obsłużono, szuka osoby kompetentnej, która udzieliłaby mu wyczerpujących informacji na ten temat. Ja z tego miejsca deklaruję Państwu, całe moje życie stawiam na standardy i na jakość w zakresie obsługi i bezpośrednich kontaktów z petentami, z klientami, a takimi dzisiaj są mieszkańcy wobec urzędu. Szanowni Państwo, bezwzględnie zakładam, że w gminie będzie urządzona komórka, która będzie oferowała mieszkańcom, wszystkim mieszkańcom pomoc, nie tylko w zakresie obsługi administracyjnej, ale także w zakresie obsługi prawnej i pomocy w możliwościach korzystania ze wszystkich środków i programów pomocowych, które są dostępne dla mieszkańców. Niezależnie od tego, o czym mówię od lat, tak, czyli szerokie konsultacje i debata publiczna na temat inwestycji strategicznych dla mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To samo pytanie, relacje Urząd Mieszkańcy, kolejna Jarosława Kruka. Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o relacje Urząd Mieszkańcy, pracowałem dwa lata w Urzędzie Miasta, poznałem pracę urzędu od strony urzędnika i powiem, że całkiem dobrze to funkcjonuje, więc tutaj nie miałbym zastrzeżeń. Może poziom jakby sympatii, empatii urzędników, żeby troszkę wzrósł. Jeżeli chodzi o takie sprawy, jeszcze poprawić czytelność strony urzędowej, bo niestety informacje są tak podawane, że naprawdę trzeba dużo cierpliwości i wiedzy, żeby odszukać istotne rzeczy na stronie internetowej. Ważna rzecz, którą teraz właśnie sobie przypomniałem, parking przy Urzędzie Miasta, żeby był dla petentów. Nie jest tak, że rano przyjeżdżają urzędnicy, zajmują parking, a później ludzie przyjeżdżają, nie mają gdzie zaparkować samochodu. Komunikacje między petentami to już było. I jeszcze taki nowatorski, ale to nie jest sprawa urzędu, ale można to zrobić wewnętrznie. Weryfikacja radnych, żeby co roku była jakby spotkanie radnego i elektoratu z swojego okręgu, żeby przedstawił, ile wykonał z tego, co obiecał. Dziękuję bardzo. I to samo pytanie, pan Michał Maroński. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, tak naprawdę to pytanie przewija się przez właściwie chyba większość punktów programu wyborczego Dziewiątka Maroińskiego, do którego odsyłam. Natomiast jeśli chodzi o relację urząd, mieszkaniec, urząd, na pewno komunikacja między urzędem a mieszkańcami powinna być dużo lepsza. Na pewno powinny być powołane osoby, asystent osoby niepełnosprawnej, osoby starszej albo matki z dzieckiem, które będzie prowadził przez te sprawy urzędowe osobę, która w taki sposób pojawi się w Urzędzie Miasta i Gminy. Na pewno jeśli chodzi o kartę mieszkańca i partycypację społeczną, czyli udział w ważnych decyzjach gminy, szerokie konsultacje społeczne, powołanie Rady Dialogu Społecznego, która też będzie przy burmistrzu stałym organem. I tak naprawdę przy karcie mieszkańca mamy też aplikację, która będzie przez którą komunikacja między mieszkańcami a urzędem będzie dużo jasna, klarowna i wydaje mi się, że przede wszystkim jeśli chodzi o komunikację, tą komunikację należy poprawić. Dziękuję bardzo. Mamy, proszę Państwa, za sobą 3 rundy, to prawie 1/3 debaty. Teraz runda czwarta, która jest rundą zazwyczaj podczas debat najbardziej widowiskową, bowiem tutaj kandydaci zadają sobie pytania nawzajem. Ta runda będzie prowadzona w formule każdy z każdym, to znaczy każdy kandydat zadaje każdemu pytanie. Razem jest to 20 pytań. Przed nami 25 minut, myślę, że będzie ciekawie, także... Aha, zasady są następujące. Pytanie trwa 15 sekund, będzie to sygnalizował gong. Odpowiedź 1 minuta. Myślę, że możemy zaczynać. Wszyscy są gotowi? Jest. Zaczyna Paweł Ściubisz i pan Paweł Ściubisz pyta pana Jerzego Szydłowskiego. Bardzo proszę. Panie Jurku, jak pan sam napisał, na pańskich listach jest 11 obecnych radnych obecnej Rady Miejskiej. Jak pan zamierza wprowadzić coś nowego, skoro ta właśnie Rada od lat była organem stanowiącym i kontrolnym?
Proszę bardzo, pan Jerzy. Dziękuję bardzo, panie Pawle, za to pytanie. Myślę, że odpowiedź sama się nasuwa. Jeśli jeden większość osób reprezentujących większość mieszkańców miasta i gminy Busko-Zdrój uznała mnie jako kandydata, który gwarantuje nową świeżość w urzędzie, to myślę, że taka odpowiedź mnie na pewno wystarczy. Mam nadzieję, że mieszkańcy też to potwierdzą w najbliższych wyborach. Dziękuję. Dobrze. Teraz pan Jerzy Szydłowski pyta pana Jarosława Kruka. Bardzo proszę. Panie Jarosławie, na swoim portalu dość filozoficznie odwołuje się pan do realizacji celów wyznaczonych uprzednio wcześniej. Pan jako kandydat na burmistrza do swoich wyborców, którym ze swoich celów, który pan osiągnął, chciałby się pochwalić? Dziękuję. Którym, panie Jurku? Kandydacie portalem InfoBusko, który prowadzę od 6 lat, który, śmiem przypuszczać, śmiem powiedzieć, otworzył oczy mieszkańcom na wiele spraw. Mieszkańcom, którzy do tej pory mieli taką możliwość wyrażania swoich myśli jak na sesjach Rady Gminy, gdzie po 5 minutach jest wyłączany mikrofon albo jest w ogóle nie dawana możliwość wypowiedzi, wystarczy poczytać komentarze i te informacje, które są. Takim największym moim dziełem jest po prostu rzucenie światła na mgłę, która panuje, albo rozwianie mgły, która panuje w Busku-Zdroju. Dziękuję bardzo. I zostajemy u pana Jarosława Kruka. Pan Jarosław Kruk zadaje pytanie panu Michałowi Marońskiemu. Proszę bardzo. Panie Michale, zanotowałem 2 pytania w telegraficznym skrócie. To, co powiedziałem najpierw. Jak to jest możliwe, że uzdrowiskowa gmina Busko-Zdrój, tytuł czy termin uzdrowisko, ekologia jest powtarzane przez różne przypadki, wszystkie, jest... A 15 sekund. Tak, 15 sekund. O la la. Dobrze, ale... Być może pan nie usłyszał. To powiem w drodze wyjątku 5 sekund, panie Jarku. Już jest. Dlaczego w gminie jest 30 wsi nieskanalizowanych, a 17 skanalizowanych, gdy sąsiednie gminy mają 100% stopni za kije? Pan Michał Marański odpowiada. Nie można porównywać gminy Busko-Zdrój do gminy Stopnica, bo gmina Busko-Zdrój ma 47 sołectw. Jeśli chodzi o kanalizację, skanalizowanie gminy to proces długotrwały i kosztowny. Przez ostatnie lata wsparcie z tego zakresu ze środków RPO nie było wsparcia dla kanalizacji. Teraz, ponieważ mamy gotowe projekty, a został uruchomiony program zarówno KPO, jak i środki norweskie, jak i miejski obszar funkcjonalny, na którym pracownicy gminy pracują już od paru dobrych lat, te programy są już dedykowane pod budowę kanalizacji. Natomiast wykluczało to brak dofinansowania, aczkolwiek moje zdanie jest takie, że nawet jeśli tego dofinansowania nie ma, to czasem w takich przypadkach gmina, zwłaszcza tak dobrze stojąca finansowo jak Busko, może na pewne newralgiczne zadania zaciągnąć kredyt, żeby je zrealizować dla potrzeb mieszkańców. Dziękuję bardzo. Teraz pan Michał Maroński zadaje pytanie panu Pawłowi Sarnie. Zapraszamy. Panie Pawle, używając herbu na swoich banerach wyborczych, łamie pan statut gminy Busko-Zdrój. Jest to niezgodne z prawem. Czy jako burmistrz też będzie łamał pan prawo? Proszę, panie Pawle. Panie redaktorze, szanowni państwo. Przepis artykułu 18 ustępu 2 punktu 13 ustawy o samorządzie gminy stanowi jedynie o kompetencji rady do podejmowania uchwał w sprawie herbu gminy, w tym do jego ustanawiania. Nie ma zaś zapisów uprawniających organ stanowiący do określania warunków używania herbu. Gmina zatem nie posiada prawa do wprowadzenia do stanu regulacji kompetencyjnych, co stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 czerwca 2009 roku. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze dokończyć. Panie wiceburmistrzu, nosi pan herb na klapie, też nie powinien pan go nosić w myśl przepisów, które pan przytoczył. Herb na klapie to nie to samo, co herb na banerach wyborczych. Dobrze. Zostajemy u pana Pawła Sarny i teraz pan Paweł Sarna zadaje pytanie panu Pawłowi Ściubiszowi. Bardzo proszę, 15 sekund. Panie redaktorze, szanowni państwo, pytanie będzie jednakowe do wszystkich kandydatów, a mianowicie, jak pan ocenia dotychczasowy rozwój miasta i gminy Busko-Zdrój? Jaką ocenę wystawiłby pan obecnym władzom
w skali od 1 do 6. Nie mi jest tutaj oceniać, czy ocenić na jedynkę, czy na szóstkę. W ostatnim czasie w Busku w części zdrowia dokonało się wiele inwestycji, takich jak odnowiony został park, wybudowana została tężnia, teraz jest reaktywowany Radzanów. Jednak zauważyłem, że w ostatnich czasie po prostu miasto odeszło od inwestycji dla mieszkańców, a skupiło się na zdroju. Trudno mi to oceniać, ponieważ takie może była polityka obecnego burmistrza, który najpierw chciał zainwestować w zdrój. Przypominam, że dzięki zdrojowi, turystom i kuracjuszom, którzy tutaj nagminnie przyjeżdżają do naszego Buzka, zasilają nasze portfele. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, 5 pytań za nami. Teraz pan Jerzy Szydłowski zadaje pytanie panu Michałowi Marońskiemu. Bardzo proszę. O kurczę, poważna sprawa. Panie Michale, odmówiono mi spotkania w OSP z Bludowice. Pana kandydatka na radnego uniemożliwiła mi spotkanie w klubie seniora. Pana kandydat na radnego dystrybuuje setki, a może tysiące ulotek, na których nie ma na druku Komitetu Wyborczego. Panuje pan nad swoją drużyną? Zarządza pan nią? Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Kolego Jerzy, wstrzymuje się Szydłowski. Po pierwsze, jeśli chodzi o materiały wyborcze, to na twoich banerach na żadnym materiale wyborczym nie ma, przez kogo jest finansowany. To jest pierwsza sprawa. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe sprawy, to z tego co wiem, wynajem... ja przybyłem na urlopie od 2 tygodni. Z tego co wiem, wynajem świetlicy w Zbudowicach był już wyjaśniany i tam nie widziałem tam swojego podpisu. A jeśli chodzi o to moją drużynę, tak, wydaje mi się, że tak. Moja drużyna jest nowa, świeża, ma masę pomysłów, natomiast nie są to uciekinierzy na inne listy wyborcze. Zmieniamy nieco geografię pytań. W tej chwili przeniesiemy się na koniec naszego rzędu. Pan Jarosław Kruk zadaje pytanie panu Pawłowi Sarnie. Bardzo proszę. Panie Pawle, kandydacie, chciałem zapytać takie proste pytanie, bo w stosunku do tych osób, które... O, 15 sekund. Pan jest dyrektorem zakładu energetycznego. Z tego co wiem, tam można spokojnie pracować do emerytury, tak jak poprzednicy. Co sprawiło, że pan startuje w wyborach na burmistrza? Proszę bardzo, pan Paweł Sarna. Panie redaktorze, szanowni państwo. Przede wszystkim mój program wyborczy, który zamierzam zrealizować. Następnie potencjał, jaki tkwi w gminie Busko. Jest to gmina uzdrowiskowa. Tutaj się urodziłem i tutaj wychowałem i zależy mi na tym, aby w jak najszybszym czasie gmina stała się głównym ośrodkiem uzdrowiskowym w Polsce. Jest potencjał, należy stworzyć dodatkowe strefy uzdrowiskowe, przyciągnąć inwestorów i zacząć zarabiać pieniądze, tak aby mieszkańcy mogli godnie zarabiać i pracować. To wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie zadaje pan Michał Maroński i pytanie jest do pana Pawła Ściubisza. Proszę bardzo, 15 sekund, odpowiedź 1 minuta. Panie Pawle, czy mógłbym pan uchylić rąbek tajemnicy i powiedzieć, jakie działania społeczne dla mieszkańców miasta i gminy Busko-Zdrój wykonywał pan przed rozpoczęciem kampanii wyborczej? Przepraszam, ale tak słabo zrozumiałem. Jeszcze raz, jakby pan mógł zadać. Rozumiem, że dostaję czas, tak? Tak. Proszę o opuszczenie jeszcze raz czasu. Proszę o wytężenie uwagi. Chciałbym, żeby uchylił pan rąbka tajemnicy. Jakie działania społeczne dla mieszkańców miasta i gminy Busko-Zdrój wykonywał pan, zanim rozpoczął pan kampanię wyborczą? No, trudno mi było tutaj mówić o działaniach społecznych. Byłem czynny zawodowo, jednak pragnę przypomnieć, że tuż po wybuchu wojny na Ukrainie, za naszą wschodnią granicą, wraz z żoną zorganizowaliśmy kurs języka polskiego dla naszych wschodnich sąsiadów. To był kurs roczny. Moja żona 2 razy w tygodniu bezpłatnie udzielała takich lekcji. Proszę bardzo, teraz pytanie zadaje pan Paweł Sarna, a pytanie do pana Jerzego Szydłowskiego. Bardzo proszę.
Jak pan ocenia dotychczasowy rozwój miasta i gminy Busko-Zdrój? Jaką ocenę wystawiłby pan obecnym władzom w skali od 1 do 6? Dziękuję bardzo. Panie Pawle, odpowiadam tak, jak już odpowiadałem nieco wcześniej. Tak, inwestycje na terenie miasta i gminy były i są realizowane. I w tym kontekście uważam, że pan burmistrz Sikora wykonał dużą pracę. Problemem jest dla mnie to, że z moich analiz wynika, że nie wszystkie te inwestycje są odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie społeczne. Dlatego jeśli chodzi o ilość inwestycji, powinienem wystawić przynajmniej ocenę 4, natomiast jeśli chodzi o kwestie zasadności tych inwestycji, niestety skłaniałbym się w kierunku oceny na poziomie 2. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. 10. pytanie w tej rundzie. Proszę państwa, teraz pan Paweł Ściubisz do pana Jarosława Kruka. Bardzo proszę, 15 sekund. Panie Jarosławie, w rozmowach z mieszkańcami często słyszę, że wielu kandydatów ukrywa swoje logo Prawo i Sprawiedliwość. Niestety na ten temat nic o panu nie znalazłem. Czy może pan wyjaśnić, czy był lub jest pan członkiem tej partii? Tak, jest taka teraz sytuacja, że wiele osób się wypiera PiS-u. Ja byłem w PiS-ie. W 2005, jeszcze zanim PiS zdobyło władzę, weszło do parlamentu, wygrało. Zapisałem się do PiS-u, bo spotkałem pana Gosiewskiego, który takie piękne rzeczy opowiadał o przyszłości pod PiS-em, że postanowiłem wspomóc, żeby to można było zrealizować. No i byłem w PiS-ie krótko, bo do 2006 do listopada. Wtedy były wybory samorządowe, tak jak teraz, startowali na burmistrza. Ja wtedy popierałem pana Wąsowicza, a kontrkandydatem był pan Jurek Szydłowski, który akurat wtedy też był szefem struktur powiatowych PiS. No i z racji tego, że była dyscyplina partyjna, pan Szydłowski postawił mi ultimatum, albo będę pracował dla niego, głosował na niego i będę w PiS-ie, albo do widzenia. Wybrałem drugą wersję. No i od tamtej pory nie jestem w żadnej partii. Bardzo dziękujemy. Zostajemy u pana Jarosława Kruka, bo tym razem pan Jarosław Kruk pyta pana Pawła Ściubisza. Bardzo proszę. O, będzie ciężkie pytanie, panie Pawle. 15 tak sekund. Tak jak u pana Pawła Sarny, imiennika. Dlaczego pan startuje na burmistrza? Wiem, że był pan menadżerem w PSB wysokiego szczebla, z tego co się dowiedziałem. Skąd teraz taka potrzeba do samorządu? Pragnę postulować, że nie byłem jakimś tam menadżerem wysokiego szczebla, byłem szefem działu zakupów. Skłoniło mnie do kandydowania na urząd burmistrza Busko-Zdroju. Między innymi taka informacja, że według Urzędu Statystycznego w Kielcach za 2020 rok zarobki w powiecie pińczowskim przewyższyły te w buskim. Drugą rzeczą, którą mnie skłoniła do kandydowania, jest to, co pokrywało się z moją poprzednią wypowiedzią, że chociaż piękne i ładne inwestycje w Busku były dokonywane, były w części zdrojowej, a obecnie uważam, że jest potrzeba, żeby przenieść ten ciężar tych inwestycji dla mieszkańców. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz pytanie pana Michała Marońskiego do pana Jerzego Szydłowskiego. Bardzo proszę. Panie Jerzy, szybuje się Szydłowski. Proszę powiedzieć, jak ocenia pan swoją aktywność w Radzie Miejskiej na przestrzeni ostatnich 5 lat, kiedy w 90% uchwał wstrzymał się pan od głosu, nie zabrał pan zdania, nie podjął pan decyzji żadnej? Bardzo proszę, panie Jerzy Szydłowski. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu Maroński, jakby pan przypomniał mi, ile tych uchwał było w tym czasie? Bo pan mówi 90%, czyli w ilu się wstrzymałem? Znaczy na pewno wstrzymał się sztukach, panie Maroński. Mam wymienić? Nie, ma pan powiedzieć. Ale mogę podać, w jakich uchwałach się pan wstrzymał. W ilu uchwałach się wstrzymałem, około 90% uchwał. Bardzo proszę o odpowiedź, w ilu uchwałach się wstrzymałem. W tym okresie, bardzo proszę. Znaczy mogę wymienić, ale to nam trochę zajmie, proszę państwa. Nie wymienić, tylko podać ilość, łatwiej byłoby wymienić Michale, uchwały, których pan zabrał głos, niż od razu te, odpowiadam, dziękuję bardzo. Skończmy tą jałową dyskusję, panie Michale. Szanowni państwo, tłumaczyłem wszystkim tym, którzy nie rozumieją normalnych zachowań ludzi inteligentnych, wykształconych i takich, którym zależy,
Bardzo proszę o spokój. Każdy kandydat zasługuje na to, żeby mu nie przerywać. I takim, którym zależy, żeby prawo uchwalane lokalnie miało swoją wagę. W sytuacjach, w których w budżecie znajdują się inwestycje, którym jestem przeciwny i są inwestycje, które są zgłaszane przeze mnie, nie mogę zagłosować inaczej. Jeśli zagłosuję za, będę za tymi, którym jestem przeciwny, a jeśli zagłosuję przeciw, będę przeciw własnym inwestycjom, które popieram. Stąd głosowanie głównie nad budżetem od dłuższego czasu na bazie wstrzymuje się. Jest tylko odpowiedzią dla wszystkich mieszkańców, że dobrze, moje stanowisko wobec pomysłów Panie burmistrza Jerzy, jest... Ja przedłużyłem trochę, ponieważ była dyskusja, natomiast dziękuję. Dobrze, teraz dyskusja była naprawdę ostra. Mam nadzieję, że się nie zgubiłem. Wydaje mi się, że teraz pan Paweł Sarna do pana Michała Marańskiego. Panie redaktorze, szanowni państwo. Jak pan ocenia dotychczasowy rozwój miasta i gminy Busko-Zdrój? Jaką ocenę wystawiłby pan obecnym władzom w skali od 1 do 6? Szanowni państwo, 5 lat temu mieszkańcy Buska wybrali taką wizję rozwoju Buska, jaką wybrali. Mijająca kadencja miała na pewno niewątpliwe sukcesy, bo gmina Busko na tle gmin ościennych wyróżnia się. Wyróżniamy się na tle gmin uzdrowiskowych w ogóle w całej Polsce, ale jak każda kadencja każdego burmistrza, ta również miała pewne niedociągnięcia i pewne wady. Jaką ocenę bym wystawił? Myślę, że 4 spokojnie. Bardzo dziękuję. Teraz czas na pytanie pana Jerzego Szydłowskiego do pana Pawła Sarny. Bardzo proszę. Jak jesteśmy przy tematyce partyjnej, to panie Pawle, jak pan zamierza wdrażać założenia polityki partyjnej w samorządzie buskim i czy w ogóle? Bardzo proszę o odpowiedź, 60 sekund. Szanowni państwo, zamierzenia polityki partyjnej. Ja nie widzę związku partyjnego z polityką lokalną na szczeblu samorządu. Tak jak to było za poprzedniej władzy w ramach programów rządowych, wszystkie samorządy otrzymywały środki i tutaj nie widzę żadnych podstaw ku temu, żeby przynależność partyjna przeszkadzała w piastowaniu takiego stanowiska, jakim jest burmistrz miasta i gminy Busko-Zdrój. Bardzo dziękuję. Wędrujemy do pana Pawła Ściubisza, który zadaje pytanie panu Michałowi Marońskiemu. Bardzo proszę. Panie Michale, dlaczego przez tyle lat spółka Lotos nie została wciągnięta w struktury MPGK, które zarządzają miejskimi nieruchomościami, skoro wiadomo od lat, że spółka przynosi straty? Dodam jeszcze, że tylko przed COVID-em średnioroczny zysk z 3 lat był tylko ponad 30 tysięcy rocznie. Bardzo proszę, 60 sekund. Bardzo szybka odpowiedź. Jeśli chodzi o spółkę Lotos, próbujemy ją zlikwidować, natomiast Skarb Państwa partii, którą chyba pan ma na klapie, chce za likwidację tej spółki podatku od samorządu w wysokości około 2 milionów złotych. Więc tak naprawdę rozwiązaniem teraz, które staramy się wdrożyć, to jest zmiana profilu działalności spółki. Gdyby następnym razem będzie pan na spotkaniu na wiecu partyjnym, to jak się będzie pan ściskał z politykami, to proszę im powiedzieć, żeby przestali grabić samorządy podatkami dochodowymi od likwidacji nędzowych spółek. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i przechodzimy do ostatniej piątki pytań. Zostajemy u pana Michała Marońskiego, bo teraz pan Michał Maroński zadaje pytanie panu Jarosławowi Krukowi. Bardzo proszę. Panie Jarosławie, słucham. O kandydowaniu na burmistrza poinformowałem na swoim portalu internetowym i od tamtej pory staram się znaleźć jakieś szczątkowe części pańskiego programu wyborczego. Do dzisiaj go nie znalazłem. Może ujawni pan publiczności, jaki jest pana program wyborczy. Panie Michale, panie burmistrzu, tak sobie przygotowałem, robiłem inne rzeczy, po prostu te wybory to jest, nie zdawałem sobie sprawy, jakie ogrom administracyjnych rzeczy trzeba załatwić, spełnić. Więc dysponując małym komitetem jest to ciężko zrobić. Tu jest 12 punktów, przekażę panu po programie, to wkrótce opublikuję u mnie na stronie. I dysponuję małymi środkami finansowymi, nie jestem w stanie tak obanerować miasta jak pan i gminy generalnie, więc spokojnie, ostatni będą pierwszymi. Doczeka się pan tego programu przed wyborami. Bardzo dziękujemy panu Jarosławowi. W
tej chwili pytanie zadaje pan Paweł Ściubisz do pana Pawła Sarny. Bardzo proszę. Panie Pawle, jak się pan zapatruje na finansowanie drugiej lekcji religii w szkołach podstawowych? Dziękuję. Bardzo proszę, 60 sekund, czas start. Uważam, że jest to jak najbardziej pożądane. A ja bym wolał, żeby rodzice zdecydowali, czy chcą dzieci chodzić na religię, czy utrwonować lekcje polskiego, czy korepetycje. A ja myślę, że idąc pańskim tokiem myślenia, są takie filmy na YouTubie, gdzie pani wypowiada się o lekcjach masturbacji dla czterolatków. Może tutaj warto by zainwestować. Jest jeszcze kilka sekund na ripostę. Któryś z panów jeszcze ma coś do dodania? Dobrze. Wracamy do... Zostajemy przy panu Pawle Sarnie. Pan Paweł Sarna zadaje pytanie, które już zadawał, ale proszę o jeszcze jednokrotne powtórzenie go w stronę Jarosława Kruka. Jak pan ocenia dotychczasowy rozwój miasta i gminy Busko-Zdrój? Jaką ocenę wystawiłby pan obecnym władzom w skali od 1 do 6? Rozpocznę od odpowiedzi na pytanie. Ja bym dał od 1 do 6 dwójkę, bo z wielu spraw jestem niezadowolony. Można to przeczytać u mnie na Info Busko. Od 6 lat publikuję. Od 6 lat wyrażam swoje stanowisko w tej materii. Ale jeszcze odpowiem panu Szydłowskiemu i związek jest to z Infobusko, jakie największe dokonanie. Właśnie to Infobusko, z racji którego za jeden artykuł o podwyżce cen śmieci byłem ciągany przez pana przewodniczącego Burhana i przez pana Sikorę po sądach przez 2 lata. Zostałem oczyszczony, wygrałem w 100%. Przysługiwał mi zwrot kosztów poniesionych na obronę. Pan Sikora, szacun, zwrócił mi pieniądze. Pan Burhan nie zwrócił, 2250, więc mimo iż byłem uniewinniony, karę poniosłem. Czy słusznie? Nie wiem. Wracając do inwestycji, inwestycje są pakowane w Zdrój. Nie ma inwestycji dla ludzi. Są miejsca, gdzie ludzie nie mają bieżącej wody w kranach. To jest taki przysiłek Ruczynów przy Budzyniu. Jest dom socjalny w Radzanowie, gdzie ludzie też nie mają wody w kranie, czerpią wodę ze studni. Bardzo dziękujemy. Takiej metr głębokiej. Minęła minuta. Pan Jerzy Szydłowski do pana Pawła Ściubisza. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie Michale. Panie Pawle, na swoim Facebooku udostępnił pan taki filmik, w którym pyta pan, co trzeba by było zrobić z przystankiem na ulicy Poprzecznej i stwierdza pan, że już pracujecie nad rozwiązaniami. Mogę zapytać, na jakim etapie jesteście? Jak najbardziej może pan. Mamy wiele koncepcji. Jedną z koncepcji jest wykorzystanie Lotosu już wspomnianego. Cały dół jest od kilku lat zamknięty. Można tam utworzyć poczekalnię z grami planszowymi, z interaktywnym monitorem, z podejrzeniem, które autobusy przyjeżdżają. Jest ubikacja, przejście tam zajmuje minutę czasu. Proszę bardzo. Dobrze. I ostatnie pytanie w tej rundzie. Pan Jarosław Kruk zadaje pytanie panu Jerzemu Szydłowskiemu. Bardzo proszę. 15 sekund. Okej. Okay. Panie Jurku, pan jest inżynierem, projektantem. Mam takie pytanie, które postawiłem 2 lata temu, mniej więcej o tej porze, przyglądając się deptakowaniu, ja to nazywam, Alei Mickiewicza w 2013 zakończonej i deptakowaniu 1 maja i Rzewuskiego. Mickiewicza miasto zapłaciło w 2013 25 milionów, w 2022 za taką samą długość 900 metrów zapłaciło 10,5 miliona. Skąd taka rozbieżność? Co się podziało z 15 milionami? Dziękuję bardzo. 2013? Prosiłem o trzymanie się limitu. Bardzo proszę, pan Jerzy Szydłowski. Nie jestem w stanie odpowiedzieć panu, panie Jarku, na to pytanie, bo nie analizowałem tej sytuacji. Jeśli trzeba, to zweryfikujemy. Jakie informacje jestem w stanie zdobyć z poziomu gminy. Ale w tym momencie nie udzielę odpowiedzi. Dziękuję. Będę wdzięczny, gdyż były zupełnie inne realia, inne ceny, a cena praktycznie dwukrotnie wyższa za podobną robotę. Mamy jeszcze czas, nie ma riposty. Dobrze. Zakończyła się, proszę państwa, runda 4.
Ja przypominam jeszcze raz kandydatom o trzymaniu się limitów czasowych. Runda piąta, proszę Państwa, to pytania od czytelników Echa Dnia i czytelników portalu busko.com.pl. Tych pytań nie nadeszło zbyt wiele. Ja wybrałem jedno najciekawsze. To pytanie to brzmi następująco. Kluby sportowe w gminie Busko-Zdrój rozwijają się bardzo prężnie. Czy w związku z tym faktem i dużą inflacją zwiększyłby Pan kwotę dotacji z pożytku publicznego z 1 miliona do 2 milionów złotych? Odpowiedź jedna minuta. Proszę bardzo, Pan Paweł Ściubisz. Tak, oczywiście jestem za zwiększeniem dotacji do sportów. Świat się zmienia, dzieci coraz więcej czasu spędzają przy komórkach i ekranach komputerów, dlatego musimy je w jakiś sposób oderwać od tych monitorów. Jedną z form aktywności jest właśnie sport, dlatego zwiększyłbym tą pulę na pewno i bym rozdysponował nie tylko między piłkę nożną i kilka innych, ale przez szeroko rozumiany sport, w tym między innymi na przykład na wyciąg elektryczny i nart wodnych w Radzenowie. Dziękuję. Dobrze, bardzo dziękuję. Odpowiedź na to samo pytanie, pan Jerzy Szydłowski, 60 sekund, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie Michale. Króciuteńko, jeśli chodzi o wzrost nakładów na tego typu działania, absolutnie jestem za, natomiast niekoniecznie w trybie konkursowym, tak, bo jeśli mówimy o pożytku publicznym, to mówimy o organizacjach samorządowych, które korzystają z rozwiązań ustawowych i z tego, jakie środki gmina przeznacza na tryb konkursowy pod ich pozyskiwania. I myślę, że w dużym stopniu one nie oddają tego, co jest faktycznymi potrzebami organizacji, które krzewią kulturę i sport na naszym terenie. Na pewno są inne przepisy, inne ustawy, inne możliwości pozyskiwania środków poza trybem konkursowym i z pewnością jestem za wspieraniem tego typu działalności. Historycznie były dofinansowane przez gminę dodatkowe zajęcia na hali sportowej z jakichś powodów. Ograniczone zostały te kierunki finansowania. Myślę, że trzeba do nich wrócić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu Jerzemu. To samo pytanie, pan Jarosław Kruk, jedna minuta. Jedna minuta, tak? Tak jest. Generalnie nie jestem za rozdawaniem pieniędzy. Z 1 miliona na 2 miliony duże, ale o sport trzeba dbać i na pewno trzeba wspierać finansowo kluby. Nie zawsze są możliwości. Potrzeby są duże. Powiem tak, gdyby miasto rozsądnie gospodarowało pieniędzmi, mogłyby być pieniądze wygospodarowane na kluby. Jak się rozpoczynał remont stadionu, z tego co pamiętam, miał kosztować 5 milionów. Te wszystkie prace łącznie z budynkiem BOSIR-u czy budynkiem AKS-u, bo na początku to miał być budynek AKS-u. Finalnie to kosztowało 20 milionów około. W małym stopniu jest użytkowane. Sam budynek, bunkier AKS-u, który ja nazywam, kosztował około 10 milionów, który teraz jest biurowcem BOSIR-u. Jak uzyskać środki? Po prostu przenieść BOSIR urzędników tam, gdzie byli do tej pory, budynek wynająć i pieniądze, które będą z wynajmu tych pomieszczeń, z których klub nie korzysta, przeznaczać na sport i na kluby. Bardzo dziękuję. To był pan Jarosław Kruk. Teraz czas na pana Michała Marońskiego. Dziękujemy za brawa. Pan Michał Baroński, bardzo proszę, jedna minuta. Szanowni Państwo, temat doskonale mi znany, dlatego że od 3 lat bardzo ściśle współpracuję ze wszystkimi klubami sportowymi na terenie gminy Busko-Zdrój. Wiem, co to jest pożytek publiczny i wiem, że ta kwota z roku na rok wzrasta i powinna być jeszcze większa. I chciałbym tutaj wszystkim klubom z tego miejsca podziękować za to, co robicie, bo robicie niesamowitą robotę. To, jaka ilość dzieci i młodzieży na terenie gminy Busko-Zdrój ćwiczy różnego rodzaju sporty, jest niesamowita. I właśnie dlatego warto te środki z roku na rok zwiększać, bo widać, że to nie są zmarnowane pieniądze. Bardzo dziękujemy. To samo pytanie, pan Paweł Sarna, bardzo proszę. Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście, że jestem za zwiększeniem środków wydatkowanych na sport. Dodatkowo zadbałbym o środki dedykowane na stypendia. Wiem, jak to potrafi zmotywować młode osoby do pracy. Sam to przeżyłem we własnym domu. Moja córka 2 lata z rzędu była najlepsza w szkole. Dostała stypendium od burmistrza Waldemara Sikory, za co serdecznie dziękuję. Jest to niesamowita motywacja dla młodych ludzi, którzy chcą się uczyć i chcą uprawiać sport. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, to było pytanie od czytelników Echa Dnia i Busko.pl. Runda szósta, długa runda, proszę Państwa, bo tutaj przyszedł czas na pytania od Państwa. Ja przed sobą widzę pięć koszy. Pięć koszy z nazwiskami kandydatów. Panie Michale, a dlaczego nie było pytań od czytelników InfoBusko? Dlaczego jestem też Panie Jarosławie, dlatego nie było, że organizatorami debaty są Busko.pl i Echo Dnia. Rozumiem. Także, dziękuję za odpowiedź. Proszę Państwa, runda szósta, pytanie od publiczności. Bardzo dobrze, że Pan Jarku, że Pan zabrał głos. Pójdę na pierwszy ogień. No tutaj losuję dla Pana pytanie. Dobrze. Proszę o łagodne pytanie. Pan Jarosław Kruk, dlaczego jest tak nikłe zainteresowanie debatą wśród młodzieży? Bardzo proszę. Bo taka jest natura młodzieży. Proszę sobie przypomnieć, jacy byliśmy, jacy byliście, gdy byliście młodzi. Zupełnie inne rzeczy ich interesują. A poza tym na ostatniej sesji była dwójka młodych z Rady Miejskiej. Przypuszczam, że się bardzo nudzili, bo to jest problematyka, która jest dla nich w ogóle nieprzyswajalna. Więc troszkę inaczej trzeba to zrobić. Jakimś krokiem będzie to, że teraz z mojego komitetu startuje bodaj najmłodszy kandydat, 22-letni, Wach Bartek. I ja uważam, że w ten sposób można wdrażać młodego człowieka, przyjąć do rady i żeby on był jakby takim liderem, dawał przykład i on przez media społecznościowe komunikował się z równolatkami i w pewien sposób zachęcał ich do zainteresowania, bo warto się interesować, bo po prostu my teraz na burmistrz, radni tworzymy przyszłość, w której ci młodzi za chwilę będą żyć, pracować, funkcjonować. Ale natura młodzieży jest taka, że wybiera inne rzeczy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Pytania od publiczności. Pytanie drugie do pana Michała Marańskiego. Pytanie brzmi tak. Dlaczego przez ostatnie 5 lat nie zrobił pan niczego z tego, co teraz tak bardzo pan obiecuje? Przecież nadzorował pan spółki gminne. Bardzo proszę, jedna minuta. Szanowni Państwo, samorząd gminy to dwa organy. Organ wykonawczy, czyli burmistrz jednoosobowo i organ uchwałodawczy, czyli Rada Miejska. 5 lat temu mieszkańcy wybrali wizję Waldemara Sikory. Ta kadencja Waldemara Sikory teraz się kończy. Proszę pamiętać, że zastępca burmistrza to pracownik burmistrza, który może mu doradzać, którego burmistrz może słuchać w pewnych kwestiach, ale który ma określony zakres kompetencji, określony zakres odpowiedzialności. Należy pamiętać, że każda decyzja podejmowana w gminie to decyzja, za którą ponosi pan odpowiedzialność burmistrz. Burmistrz jednoosobowo. On ponosi odpowiedzialność za decyzję i on tę decyzję podejmuje. Należy pamiętać, należy rozróżniać te dwie funkcje burmistrza od zastępcy burmistrza miasta i gminy, czyli każdego innego pracownika wydziału miasta. Burmistrz Sikora miał taką wizję, jaką miał, ona się sprawdziła, pociągnęła Busko bardzo wysoko, jeśli chodzi o gminy ościenne. Natomiast ta wizja, którą mam ja, to wizja, którą macie Państwo w Dziewiątce Morańskiego. To wizja prospołeczna, partycypacyjna, to wizja, w której będziemy z mieszkańcami rozmawiać, gdzie mieszkańcy będą się czuli współgospodarzami tego miasta. Dziękuję. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. W tej chwili pytanie do pana Pawła Sarny. A widz pyta tak. Czy zna pan dokumenty ustrojowe gminy? Czy potrafi pan je wymienić? I czy stosuje się pan do nich? Tak, oczywiście znam dokumenty ustrojowe. Śledziłem również bacznie sesję Rady Miasta. Śledziłem wszelkiego rodzaju zapytania, interpelacje. Powiem szczerze, że zdziwiony jestem, bo tych pytań kierowanych do Rady Miasta jest bardzo niewiele, a jeśli się pojawiają, to pytania typu, czy będzie dołożona ławeczka na jakiejś ulicy, czy ewentualnie odlatuje beton od słoneczek i ile one kosztowały. To wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, proszę Państwa. To pytanie od widza do pana Pawła Ściubisza. I to jest znowu to samo pytanie.
Dlaczego jest tak nikłe zainteresowanie debatą wśród młodzieży? Doskonale wiem, dlaczego jest tak nisko, ponieważ mam dzieci, które w ogóle nie są zainteresowane polityką samorządową. Tak jak już wspominałem, dzieci obecnie według badań, które ostatnio czytałem, to około nawet 6 godzin w wieku około tam 14-15 lat. Takie nastolatki dziennie spędzają przed ekranami monitorów. Dlatego myślę, że wielka rola jest samorządu, by odwrócić ten trend i po prostu zwiększyć atrakcje sportowe i nie tylko sportowe, ale cała infrastruktura powinna się zmienić, żeby dzieci oderwać od tych telefonów. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz pytanie losuje pan Jerzy Szydłowski. Pan Jerzy Szydłowski, proszę o doprecyzowanie, jakie kroki zamierza pan podjąć w celu realizacji obietnicy wyborczej związanej z profesjonalnym wsparciem mieszkańców w zakresie korzystania z dotacji przedmiotowych. Proszę uzasadnić, dlaczego pan wybrał właśnie dotację przedmiotową. Według mnie znacznie większe społeczne efekty osiągnąłby pan, wspierając mieszkańców w pozyskiwaniu dotacji celowych przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb całych grup beneficjentów, a nie pojedynczych osób, myślnik, rolników czy producentów. Dość długie pytanie, ale odpowiedź 60 sekund. Bardzo proszę, pan Jerzy Szydłowski. Dziękuję bardzo. Przepraszam, dość subiektywna ocena samego sformułowania, bo ja już to powiedziałem w trakcie dzisiejszej debaty, że moim zadaniem, jeśli będzie mi dane, będzie zorganizowanie komórki, która będzie wspierać wszystkie działania, czy we wszystkich obszarach, w których mieszkańcy miasta i gminy Busko-Zdrój będą mieli takie potrzeby. Mówiłem tutaj o kwestii korzystania z dotacji nie tylko nie tylko celowych, ale mówimy o aspektach prawnych, mówimy o korzystaniu z programów takich też jak Czyste Powietrze. I żeby zrealizować te założenia, Szanowni Państwo, no wymagana jest kompetentna obsługa. Tyle w tym temacie i dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. To było proszę Państwa 5 pytań z pierwszej serii pytań. Teraz losujemy drugą serię pytań. Rozpoczyna pan Michał Maroński. Tutaj wylosowaliśmy pytanie od proszę mi wybaczyć, że ja czytam te pytania, ale badam, czy ono się nadaje do zadania, ale myślę, że jeszcze tak. Czy pytanie do pana Michała Marońskiego. Czy zatrudnianie członków rodziny na kierowniczych stanowiskach w jednostkach podległych gminie jest normą funkcjonowania samorządu gminnego? Znak zapytania. Proszę bardzo, pan Michał Maroński, 60 sekund. Zatrudnianie członków powinno być oparte nie o koordynację rodzinną, ale o kompetencje danych osób. Czy to wszystko? Wszystko. Bardzo dziękuję. Teraz pan Paweł Sarna. Losujemy pytanie do pana Pawła Sarny. A pytanie do pana Pawła Sarny brzmi. Pytanie do 10 punktu pana programu wyborczego. Które obszary w gminie Busko-Zdrój chce pan uwolnić jako strefy inwestycyjne, biorąc pod uwagę przepisy zawarte w ustawie uzdrowiskowej? Samo Busko to strefa A i B ochrony uzdrowiskowej, a znaczna liczba sołectw to sfera C. Zakładam, że zna pan ograniczenia dotyczące działalności gospodarczej dozwolonej w tych strefach. Bardzo proszę. Obszary, które są w posiadaniu gminy, są to obszary chociażby tutaj pomiędzy drogą, pomiędzy Wełczem a Nowym Folwarkiem. Tam z tego, co dowiedziałem się od pracowników gminy, gmina posiada 25 hektarów obszarów, które można uwolnić pod inwestycje i zwiększyć obszar inwestycyjny uzdrowiska. Poza tym, tak jak wspomniałem, w gminie Końskiej burmistrz skupił 700 działek, tworząc 50... Tak, ale idąc tym
kierunkiem można takie poczynić kroki, aby taką strefę stworzyć. Także tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. To był Paweł Sarna. Teraz drugie pytanie do pana Pawła Ściubisza. Pan Paweł Ściubicz. To jest pytanie, które zdaje się już padło na tej sali, być może nie w tej formie, a być może warto je przeczytać, skoro je wylosowałem. Pan Paweł Ściubisz, proszę uchylić rąbka tajemnicy na temat pana działalności na rzecz Buzka i Buszczan w okresie sprzed kampanii wyborczej. No to muszę powtórzyć, tak? Tuż po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą w biurze poselskim pani Marzeny Okły-Drewnowicz dzięki moim staraniom, która udostępniła tą salę bezpłatnie, moja żona prowadziła roczny kurs języka polskiego dla naszych wschodnich sąsiadów. Bezpłatnie zorganizowaliśmy dla nich darmowe podręczniki i tak jak wspominam, moja żona cały rok tam jeździła 2 razy w tygodniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie do pana Jerzego Szydłowskiego. Też są mieszkańcami Buzka-Zdroju. Spróbujemy gdzieś z samego dołu do pana Jerzego. Pytanie dla pana Jerzego Szydłowskiego. No niestety to pytanie już padło, teraz, no ale wylosowałem je, więc przeczytam. W jaki sposób zabezpieczał pan interes mieszkańców gminy, będąc radnym, który w ostatnim 5-leciu unikał zabierania głosu w większości głosowań? Pan Jerzy Szydłowski, 60 sekund. Wszystkich, którzy zadają tego typu pytania, odsyłam do przesłuchania sesji Rady Miejskiej, bo wielokrotnie zabierałem głos w ramach tych sesji. Jeśli zdążę to zrobić przed wyborami, porobię wycinki z tych nagrań i zamieszczę je na swoim Facebooku i na naszej stronie internetowej, żeby państwu przybliżyć rzeczywistą moją aktywność w tym okresie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I rundę szóstą, proszę państwa, kończy pan Jarosław Kruk. Pan Jarosław Kruk. Do pana Jarosława Kruka. Jakie pan ma wykształcenie i jak realizuje się pan zawodowo w wyuczonym zawodzie? Bardzo proszę. Wykształcenie mam, no poważne. Inżynier budownictwa lądowego, Politechnika Krakowska, dyplom chyba 4,5, w czasach WF mi zaniżył średnią. W czasach, gdy wymagania były bardzo wysokie. W zawodzie pracowałem 3 miesiące w 1991 roku, jak wróciłem ze Szwajcarii. Po prostu realia były takie fatalne, że to była orka na ugorze i dałem sobie spokój. Praca z ludźmi o niskich kwalifikacjach, bez żadnego jakiegoś etosu pracy, bez uczciwości, to był koszmar. Zająłem się komputerami. Prowadziłem przez 15 lat firmę komputerową. Zaczynaliśmy tutaj z obecnym Robertem Grabskim firmę ABAC. Po roku, wskutek różnicy tam poglądów, rozdzieliliśmy się. Robert prowadzi swoją firmę, ja prowadziłem swoją 15 lat. Później w 2004 przemiany na rynku były komputerowe, mnie nadążałem, u dewelopera byłem i tak dalej, a teraz prowadzę Infobusko. Bardzo dziękujemy. Dziękuję za pytanie. I tak, proszę państwa, dobrnęliśmy niemal do końca. Przed nami runda siódma. Ta runda zaplanowana jest na około 12 minut, a w tej rundzie zaplanowaliśmy swobodną wypowiedź kandydata o czasie 2 minuty. Także proszę, bardzo proszę mierzącego czas o uwagę. No i jak to jest z kolejnością, panie redaktorze? Zmieniamy czas na 2 minuty. Chwileczkę. Tak, w tej chwili 2 minuty. I tak. I tu muszę się Państwu przyznać do pewnego błędu, który popełniłem, ponieważ przed debatą powinniśmy wylosować kolejność, w jakiej Państwo, Panowie tę ostatnią rundę powiecie. Natomiast nie zrobiliśmy tego, wybaczcie mi, tu popełniłem błąd. Teraz pytanie, czy będziemy losować to w tej chwili, czy chcieliby Panowie alfabetycznie? Ja proponuję tę ostatnią sekwencję powtórzyć, bo ci pierwsi już odpoczęli, a ci ostatni, jak ja, odpoczną troszkę. Ostatnia sekwencja w
pytaniu. Czy jest na to zgoda kandydatów, żeby kolejność była Michał Maroński, Paweł Sarna, Paweł Ściubisz, Jerzy Szydłowski i Jarosław Kruk? Tak. Czy tak. Wszyscy się zgadzają? Jest zgoda. Jest zgoda. Pan Michał Maroński? Niech będzie. Zgoda. Dobrze, bardzo dziękuję za tą uprzejmość, którą mi wyświadczyliście, bo faktycznie jako prowadzący powinienem dopilnować tego, żeby to losowanie się odbyło. Dobrze. Czy czas? 2 minuty. Dobrze, rozpoczyna więc pan Michał Maroński. Bardzo proszę, 2 minuty to jest swobodna wypowiedź kandydata, no taka klamra spinająca naszą debatę. Bardzo proszę, czas start. Tak. Nie słyszałem gongu, dlatego się patrzę w kierunku pana z gongiem. Szanowni Państwo, przez ostatnie 5 lat byłem zastępcą burmistrza miasta i gminy Busko-Zdrój. Przez ten okres poznałem, jak skomplikowanym i trudnym organizmem jest gmina Busko-Zdrój. To nie jest prosta sprawa, to nie jest sklep, to jest bardzo skomplikowany organizm, który naprawdę wymaga wiele uwagi. Obecna, mijająca kadencja, kończąca się kadencja miała wiele bardzo spektakularnych sukcesów, ale miała też pewne niedociągnięcia, pewne błędy, które też ja zauważyłem i które też widzę. Program, który nazwaliśmy Dziewiątką Marońskiego, to program przygotowany merytorycznie, przygotowany rzetelnie i to jest program do zrealizowania przez najbliższe 5 lat. Każdy z tych punktów ma podstawy finansowe, które będziemy realizować. Nad tym programem pracowałem razem z moją grupą osób, która idzie razem ze mną do wyborów z Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Gmina Busko 2024. To są ludzie, którzy gotowi są ten program zrealizować, a ten program jest naprawdę realny. To nie są slogany wyborcze. Zauważcie Państwo też, że program został opublikowany jako pierwszy. Dopiero koledzy kontrkandydaci z kawą i laptopem zaczęli ten program swój tworzyć w momencie, kiedy ja już wyjaśniłem każde 9 punktów naszego programu wyborczego. To program skierowany do mieszkańców i to program w dużej mierze napisany przez samych mieszkańców. To program, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta i gminy Busko-Zdrój w zależności od tego, na jakim terenie mieszkają. To program skierowany zarówno do mieszkańców miasta, jak i mieszkańców obszarów sołeckich. To program skierowany do kół gospodyń wiejskich, do OSP, do organizacji pożytku publicznego. My jesteśmy gotowi, proszę Państwa, do tego, żeby to zrealizować. Jesteśmy naprawdę gotowi, pewne rzeczy już się dzieją, karta mieszkańca już się rozpoczęła, komunikacja miejska już się rozpoczęła. To są projekty, które jakby nabierają już pewnego ciągu, pewnego trybu. Proszę być. I to od Państwa zależy, czy najbliższe 5 lat będzie latami rozwoju, czy gmina Busko się wstrzyma. Bardzo dziękujemy. To jest ostatnia runda, dlatego ja nie będę tutaj bardzo stanowczy. Pan Paweł Sarna, bardzo proszę, 120 sekund. Ostatnie zdanie, przedstawienie swojej osoby. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym dokończyć swoją myśl z pytania z relacji gmina i mieszkańcy. Opowiadałem o sytuacji, kiedy to wykonywałem instalację w gminie Okuniew. I ku mojemu zdziwieniu, po 4 miesiącach, kiedy powróciłem tam, aby dokończyć tak zwany biały montaż, spojrzałem przez okno i zobaczyłem osiedle domów jednorodzinnych. I pytam się inwestora, jak to możliwe? Jak byłem tutaj 4 miesiące temu, był las po poligonie. A inwestor mówi, Paweł, mamy takiego burmistrza tu, i taką gminę, gdzie wszystko załatwiane jest w drzwiach. Tak się wyraził. I tak bym chciał, żeby to było załatwiane w gminie Busko, w trybie ekspresowym. Cały program mój jest skierowany do mieszkańców i dla mieszkańców. Jest wiele punktów, które dotyczą inwestycji, głównie inwestycjach na wsi. Kandydaci na radnych w 90% są to mieszkańcy sołectw. Także będę dążył do tego, aby służyć wszystkim i przyszłym pokoleniom przed nami konieczność przeprowadzenia wielu inwestycji. W tym wielkim wyzwaniem będzie wykonanie kanalizacji. Tu już padły słowa, wspomniano o tym, że kanalizacja jest wykonana w 30 kilku procentach.
ale to również chodniki, drogi i infrastruktura. Chodząc w kampanii wyborczej, rozmawiając z wyborcami, dochodziły do mnie takie sygnały, że burmistrz czy władze pojawiały się tylko i wyłącznie w kampanii wyborczej, a przez 5 lat nikogo nie było. Za mojej kadencji urząd będzie otwarty dla wszystkich, tak jak już wspomniałem. To wszystko, dziękuję. Bardzo dziękujemy panu Pawłowi Sarnie. Teraz 2 minuty, wolna wypowiedź, pan Paweł Ściubisz. Bardzo proszę. Szanowni państwo, nigdy nie piastowałem żadnego stanowiska w jakiejkolwiek instytucji państwowej, czy to urzędzie, czy spółce należącej do państwa. Jestem osobą niezależną, bez nalotów biurokracji. Jestem przekonany, że mogłem wnieść świeże perspektywy i niezależne myślenie do zarządzania miastem. Mimo skromnej kampanii, skromnemu budżetowi, wielu mieszkańców zgłaszało swoje problemy do nas, którymi chciałbym się zająć w chwili obecnej. Poczynając od drobnych zmian, takich jak zmniejszenie opłat za świetlicę, czy udostępnienie teru zielonego na Orła Białego dla mieszkańców, czy stworzeniu przystani dla młodzieży, do gier i spotkań w podziemiach Lotosu, czy w innym budynku, bądź może strzelnicy pneumatycznej, poprzez zapewnienie półkolonii w czasie ferii i wakacji, w ramach których dzieci mogłyby korzystać z zajęć na basenie, lodowisku czy parku linowym oraz stworzeniu wypożyczalni elektrycznych rowerów miejskich. A kończąc na większych inwestycjach, jak komunikacja miejska, ścieżki rowerowe, basen otwarty, kanalizacja czy rozwój i wspieranie gospodarki oraz stworzenie warunków do nowych inwestycji tworzących nowe miejsca pracy. Miasto nie ma barw politycznych, wszyscy jesteśmy sąsiadami, możemy się różnić, mieć różne poglądy, przekonania, ale tworzymy jedną wspólnotę. Proszę o zaufanie, przewietrzmy trochę skład rady, wpuśćmy tu trochę świeżego powietrza i ludzi z nowymi pomysłami, by w Radzie toczyła się dyskusja, a uchwały były opracowywane, a nie po prostu przegłosowywane. Moim priorytetem jest dobro mieszkańców i jestem gotów współpracować z każdym, kto podziela moje zobowiązanie do budowania lepszego jutra dla naszego miasta. Dlatego proszę o oddanie głosu na nasze listy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu Pawłowi Ściubiszowi. Teraz ostatnie słowa do wyborców. Wolna wypowiedź pana Jerzego Szydłowskiego, 2 minuty. Dziękuję bardzo, panie Michale, dziękuję państwu. Miałem przygotowane inne wystąpienie na koniec tego spotkania, ale ze względu na dyskusję na temat polityki partyjnej czuję się w obowiązku przybliżyć państwu troszkę więcej na ten temat. W 2006 roku byłem szefem struktur powiatowych Prawa i Sprawiedliwości w Busku-Zdroju. W 2006 roku kandydowałem na burmistrza miasta i gminy Busku-Zdroju, a moja konwencja wyborcza odbywała się na hali sportowej w Busku-Zdroju. Pamiętam, jak dziś z łezką wokół wspominam moment, kiedy świętej pamięci premier Gosiewski wprowadzał moją 7-letnią wówczas córkę na scenę, na której było 8 ubranych w białe garnitury muzyków grupy Klezmer z Kielc i wszyscy śpiewaliśmy Everybody Needs Somebody to Love. To tak na marginesie, moja przygoda z polityką partyjną została definitywnie zakończona w roku 2008. Wtedy też rozpocząłem działania na rzecz tworzenia stowarzyszenia. Czułem się osobą, która ma kompetencje do działalności społecznej i jak pewnie część z państwa wie, jestem współzałożycielem i chyba najdłużej w historii Porozumienia Samorządowego Busku-Zdrój byłem jego prezesem. Natomiast wracając do tej polityki partyjnej, żeby było troszkę zabawniej, to jak już wspomniał kolega Jarek, był wtedy ze mną, troszkę go dyscyplinowałem, o czym mówił, mam nadzieję, że to mu się w życiu przydało. Ale nie wiem, czy państwo wiecie, że wtedy w strukturach partii Prawo i Sprawiedliwość był również pan Michał Maroński, który wyszedł za mną z tychże struktur Prawa i Sprawiedliwości i przez lata obserwował, co ja robię w swojej działalności. Część rzeczy wyszło mu na dobre, bardzo mu w życiu moim zdaniem pomogłem, ale chciałbym zapewnić wszystkich tych, którzy pytają dzisiaj, czy w jakiejkolwiek konfiguracji któryś z kolegów tutaj dzisiaj występujących, jeśli będę miał dane zostać burmistrzem, mógłby zostać wice, zapewniam państwa, że nie. Wracając do polityki partyjnej, ja miałem przygodę z PiS-em, ale od 2008 roku z polityką partyjną nie mam do czynienia. Nie wiem, jak w przypadku kolegi Jarka. Kolega Michał Maroński, jeśli używamy słów kolega, roznosił ulotki jednemu z kandydatów PiS-u w październiku jeszcze. Kolega Paweł jest członkiem, a kolega Paweł jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Dziękuję państwu.
Dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję. Ja nie ukrywam moich barw politycznych. Bardzo dziękujemy za to dopowiedzenie. Ostatni akcent tej debaty. Wolna wypowiedź pana Jarosława Kruka. Bardzo proszę, 2 minuty. 2 minuty. Okej. Okay. Zacznę od zakończenia kwestii wcześniej poruszanych. Kanalizacja, która jest... No bardzo ciężka sytuacja tutaj w gminie, w mojej ocenie. O co chodzi? Kanalizacja oczyszczalnia, która funkcjonuje w Siesławicach, ona już od wielu lat kiepsko działała, była przeciążona. Za czasów burmistrza Wąsowicza nastąpiła modernizacja tej oczyszczalni, poprawiono jej wydajność, wytworzono zapas, wydaje mi się, taki wystarczający na podpięcie wsi gminy Busko-Zdrój. No i taka sytuacja trwała przez lata, aż do boomu budowlanego mieszkaniowego i według mojej oceny wsie, które 30 wsi nie jest skanalizowanych, nie zostanie skanalizowanych z prostej przyczyny, nie takiej, że nie ma finansów na to, z takiej przyczyny, że oczyszczalnia nie przerobi już, nie przyjmie już tych ścieków, gdyż cały zapas mocy został przeznaczony na mieszkania deweloperów. Po prostu albo, albo. Więc jest taka sytuacja. Jeżeli jest inaczej, to bardzo proszę urząd, żeby się określi w tej kwestii. Następna, oczywiście panie burmistrzu, ja nigdy według pana nie mam racji. Następna rzecz. Zbliżają się wybory. Zapraszam serdecznie do jak najliczniejszego udziału w tych wyborach. Proszę przy wyborze kandydatów, przy wyborze swoich osób, których chcecie skierować do rady albo na stanowisko burmistrza, kierować się nie tylko ilością banerów i zdjęć na ulicach, bo to jest bardzo płytkie, tylko merytorycznymi walorami, tak jak pan Michał powiedział, że merytoryczne wiedza i umiejętności decydują. Przypomnę, że w 2014, gdy startowałem na stanowisko biletera na dworzec autobusowy tutaj w Busku, egzamin był bardzo poważny, dwustopniowy. Najpierw test, wymagana znajomość perfekcyjna ustawy o transporcie zbiorowym, później rozmowa kwalifikacyjna. Nie wiem, po co ta wiedza kandydatowi. Skoro koniec, to wszystkiego najlepszego na święta. Zdrowych, pogodnych świąt. Wyłączcie się na chwilę z polityki. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, i tym sposobem dotarliśmy do końca naszej debaty. Mam nadzieję, że ta debata będzie dla państwa przede wszystkim użyteczna, że pozwoli podjąć dobrą decyzję 7 kwietnia. Mnie pozostaje tylko podziękować wam wszystkim za obecność, podziękować tym, którzy oglądają nas przez internet, podziękować kandydatom, bo bez was nie byłoby tego widowiska. Bardzo wam dziękuję. Jeszcze koniec. Dziękuję. Dzięki, taka tabliczka. Już, Pawle. A może kamera złapie. Tak dalej być nie musi. Postaw na Jarosława Kruka. Dziękuję. Niestety nie. To już koniec naszej debaty. Nie 2 dni temu. Dzisiaj. Drogi panie, po debacie będzie pan mógł zadawać pytania jeszcze kandydatom tutaj indywidualnie. Oni nigdzie nie uciekają, także nic straconego. Ja tylko mam nadzieję, że ta debata pomoże państwu podjąć dobrą decyzję 7 kwietnia. Bardzo państwu dziękuję. Michał Kolera, Echo Dnia. Wesołych świąt. Dziękujemy panie Michale. Ja powiem, że brawa szczególne dla pana dziennikarza Michała Kolery, bo jest to pierwsza debata, którą prowadzi. Przyznał się nam w kuluarach, a wyszło znakomicie.